Połowa lipca, dzisiaj dzień pochmurny, deszczowy. Zabieram Państwa na taki krótki spacer po ogrodzie marzeń. Kwitnące róże i kwitnące liliowce to główna kolekcja naszego ogrodu. I można powiedzieć, nasza duma i radość. Lipiec to taki miesiąc, w którym kwitnie chyba najwięcej kwiatów. Jest kolorowo, pachnąco, bo pachną nie tylko róże i na przykład floksy czy inne byliny, ale pachną też liliowce. Są odmiany, które pachną. Szkoda troszeczkę, że dzień taki deszczowy, dlatego że kwiaty liliowców nie lubią takiej pogody. Zaraz robią się takie mokre, takie brzydkie, ciężkie. Natomiast jako roślina bylina bardzo lubi wilgotniejsze podłoże. Wtedy liście są takie ciemnozielone, takie zdrowe. A jak roślina ma sucho, to zaraz liście robią się jasnozielone, brązowe i trzeba obrywać. Ja tutaj wysypałam ściółkę. To są pocięte kawałki różnych gałęzi, miskantów, takie zrębki drzewne, po to, żeby liliowce miały bardziej wilgotne podłoże. Idziemy dalej, ponieważ to jeszcze nie koniec naszej wędrówki. Tutaj jest tablica informacyjna. Jeśli ktoś chciałby zaczerpnąć jakieś informacje, może sobie przeczytać, dowiedzieć się o liliowcach. Tutaj oczywiście nie może być inaczej, przy szklarence również rabata z liliowcami. Żółte wyglądają w czasie takich bardzo pochmurnych, ciemnych dni, takie jak słoneczka, żółciutkie, świecące punkty. Kolejna piękność, musaka, bardzo piękna odmiana. Są od koloru białego prawie po czarny. Jest naprawdę bardzo duży wybór. Są też takie liliowce, mamy szczępiaste odmiany. Też bardzo ciekawe, może uda mi się to tak na filmie przybliżyć. O, ostrość, złapać. O, proszę zobaczyć, jakie na końcach mają takie jakby igiełki. Tych odmian też mamy takich kilka. To jest piękna tutaj, taka piękna odmiana, ale ona teraz niestety nie wygląda za ładnie, bo już przekwitła, deszcz ją zniszczył, mimozami, polska odmiana. Oprowadzę Państwa dalej, teraz wejdziemy do Alei Różanej, która oprócz tego, że jest aleją różaną, jest też aleją liliowcową, naturalnie. Odmiana falbaniastego różowego liliowca. Róże już przekwitają. Zostały nam liliowce. Proszę zobaczyć, ile ich mamy po jednej stronie, po drugiej stronie. Liliowiec czekoladowy o takich ciemno-bordowych kwiatach. Tu kolejna grupa, to jest pająków. Niektórym jeszcze pogoda, jak widać, deszczowa nie przeszkadza aż tak bardzo. Inne są bardziej wrażliwe. O, ten już brzydko wygląda.
wczoraj wyglądały ładnie, ale już dzisiaj po tym deszczu, no niestety nie prezentują się aż tak urodziwie. Są też odmiany wielobarwne. Są odmiany jednobarwne. Rabata z liliowcami przy Muzeum Kwiatów. Tu jest taka starsza część rabaty na górce. Jest ławeczka przy budynku, jak to dawniej bywało przy starych chatach. Zawsze była ławeczka do odpoczynku. Tutaj również jest ławeczka, by podziwiać część ogrodu, a także wdychać piękne zapachy z ogrodu. Pod krzewem derenia i krzewuszki jest nowa rabata z liliowcami. Jak to w ogrodzie marzeń jest, każdy kącik jest z liliowcami. No nie może być inaczej przecież, oczywiście. Tu są kolejne rabaty z liliowcami. To są takie dosyć duże, długie rabaty. Przejdę się razem z Państwem, pokażę, jak one wyglądają, co tutaj kwitnie, jakie kolory liliowców mamy, jakie odmiany, a jest to naprawdę bardzo duża grupa, bo nie tylko pojedyncze, pełne, pająki, miniaturowe, pachnące, falbaniaste, szczępiaste, po prostu różne. Nie mam jakiegoś upodobania co do kolorów. Lubię kolory wszystkie, ale tak najbardziej jednak wielobarwne. Ja jestem osobą, która kocha kolory. Nie lubię takiej monotonii. Na pewno nie lubię koloru białego, chociaż w ogrodzie białe kwiaty toleruję. Nie lubię też za bardzo tak jak takich ciemnych kolorów, czarnych, ale oczywiście takie pojedyncze jak najbardziej mogą być. Jestem jak motyl. Kocham kolory, lubię być po prostu kolorowa. Od kilku dni na razie mamy takie dni deszczowe i te liliowce nie zachwycają aż tak swoją urodą, bo one do słoneczka rozwijają wtedy pięknie swoje kwiaty, ale i tak kwitną bardzo ładnie. Mamy tutaj też takie nowe nasadzenia. Bardzo mi się podoba. Jest odmiana owocowy pocałunek, tłumacząc na język polski. Proszę zobaczyć, jakie piękne, śliczne, kolorowe. Bardzo lubię właśnie te odmiany z takimi kolorami. Lubię też odmianę rainbow, ale ona jeszcze nie kwitnie. Schować się w tym pięknym, kolorowym świecie liliowców. Obrywam przekwitłe kwiaty po to, żeby roślina nie traciła swojej siły, energii na produkcję nasion, tylko żeby te kwiaty, te pąki kwiatowe, które są, zakwitły pięknie, duże. A poza tym nie wyglądają takie przekwitłe kwiaty zbyt ładnie na bylinie. Trzeba to robić dosyć delikatnie, ponieważ bardzo łatwo oblatują pąki kwiatowe, a szkoda by było, ponieważ one jeszcze zachwycą nas swoją urodą. I takie liście, które są już takie brzydkie, również obrywam